Siemanko, witamy Was w naszym nowym odcinku. Cześć, witajcie. Ten wstęp to oczywiście był taki żarcik. Tak, teraz Fera lubi robić żarciki czasami. Ale na pewno, jeżeli ktoś z Was nocował kamperem na dziko, to na pewno spotkał się z taką sytuacją, że są nierówności terenu i ciężko jest wypoziomować vana, ciężko stanąć równo. Więc słyszeliśmy o tym, że może w tym pomóc pneumatyczne zawieszenie. Tak, i myśleliśmy o tym, będąc w Polsce, no ale niestety firma, która robi właśnie pneumatyczne zawieszenie, znajdowała się w Gliwicach. Tak, i zabrakło nam troszeczkę czasu, żeby tam pojechać. Tak, nie dość, że czasu, to jeszcze i dystans. Tak, i nie zrobiliśmy tego i trochę nam było przykro z tego powodu. Ale okazało się, że firma z Gliwic ma swoją filię tutaj w Anglii. Tak. W Leicester. No nie jest to blisko od nas, ale jest kolejna fajna, kolejny taki fajny bonus, że przyjeżdżają na miejsce do klienta i robią montaż na miejscu. Dokładnie. I właśnie dzisiaj będziemy zakładali pneumatyczne zawieszenie do naszego vana. Tak, czekamy na Tomka, który ma za chwilę do nas przyjechać. Także dokładnie. Zostańcie z nami. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda taki montaż, jak długo to trwa, no i oczywiście będziemy testować, także będziemy testować, trzymajcie jak tam kciuki. Czapek się przewozi na lewo, na prawo, do tyłu, do przodu. Czy będziemy się turlać? Czy nie? No, także bądźcie z nami. To może napijemy się kawy. O, to dobry pomysł, tak. No trzeba się obudzić, kawy i także robimy kawę. Pewnie Tomek przyjedzie. Dobra. Tomek właśnie dzwonił, że zaraz będzie, także będę tu teraz na niego czekał. No i jest i Tomek. Witam. Hejka. Który przyjechał skąd? Gdzie macie główną siedzibę? Z Leicester. Z Leicester, tak? Mhm. Okej. Okay. No i co będziesz robił w naszym vanie? Montujemy zawieszenie pneumatyczne firmy MTT System z Polski. Jesteśmy polsko-angielską firmą zajmującą się montażem poduszek pneumatycznych od 7 lat. Czyli można liczyć spokojnie na profesjonalną robotę. Polską profesjonalną robotę. Tak. No oczywiście wszystkie namiary podlinkuję pod filmem. No i co? Powoli będziemy się zabierali do pracy, zabieramy, nie? Zabieramy, bo pogoda nie sprzyja. Pogoda nie sprzyja. Niestety angielskie warunki. Pierwszy etap, który teraz robimy, to jest wymiana tej gumy. Odbojników. Odbojników, tak. W angielsku bump stop. I co to? Bo tu mówi, że tu ślad taki zostaje. No jak widzisz na osi, kiedy pojazd jest doładowany pod obciążeniem, aha, ta guma po prostu siedzi cały czas na osi, aha, i to daje taki twardy, takie dobinanie, bardzo niekomfortowy. Aha. Tutaj w miejsce tego odboju właśnie będzie wstawiona poduszka pneumatyczna. I to po prostu poprawi stabilizację dużą, większy komfort jazdy przy odpowiednim ustawieniu ciśnienia. Cześć, Tomek. Cześć. Ciągle z tymi działami teraz, dobra. Słuchajcie, macie dla porównania. To jest ten odbojnik, a w jego miejsce idzie taka poducha. Jak widzicie, Tomek już zamontował uchwyt na poduszkę powietrzną. Tomek, dlaczego to jest tak tutaj rozłożone tu na tą ramę? Po co to tak jest? Tak jest zaprojektowany zestaw do Sprintera lub Craftera po 2006 roku, aha, żeby rozłożyć siłę nacisku na całą ramę, żeby nie po prostu zestaw czy górne mocowanie nie skupiało całej siły nacisku w jednym punkcie, tylko rozłożyć ją na większy obszar dla bezpieczeństwa ramy. Zobaczcie, tak wygląda prześwit między kołem a tutaj karoserią samochodu.
przed założeniem poduszki, a tak wygląda ten sam prześwit z drugiej strony, gdzie już zamontowaliśmy poduszkę i ta jeszcze nie jest napompowana, już o ile wyżej stoi. Jest to naprawdę przydatna rzecz, szczególnie, że wiadomo, jak się szuka jakichś miejscówek, to nie zawsze są dojazdy dobre do tych miejscówek, no a samochód już będzie to parę centymetrów wyżej stał, także no, nie będziemy się tak martwić o to podwozie. No a tu właśnie macie te mocowania, które, o których wcześniej wspominaliśmy, które rozkładają siłę nacisku na ramę. To właśnie tak to wygląda przed założeniem. Górny i dolny mocowania. Za bardzo nie mogę tutaj w niczym pomóc Tomkowi, ale Tomek, wspieram cię mentalnie, wiesz o tym. Okej, dzięki. No. Taka pomoc też czasami jest bardzo ważna, nie? Z fajnymi opowieściami. Przemontujemy już drugą poduchę. Na razie bez żadnych przygód, wszystko idzie sprawnie. A w ogóle zdarzają ci się jakieś przygody czasami? Ducato jest problem. Tam Ducato, Citroen, Peugeot. Aha. Często urywają się odboje, które trzeba niestety odciąć. I, bo tam są przykręcane odboje śrubą do ramy. I jest trochę dziwny w ogóle cały design tego. Ale nie, wszystko jest niestety, do zrobienia, tak, nie? Tak, oczywiście. Wszystko mamy opanowane. W sumie masz fajną pracę, taką trochę leżącą też, nie? Tak. Zwłaszcza zimę. Kiedy pada? Już nie będę denerwował, więc Tomka obiecuję. Mamy maty, mamy wszystko, mamy dobre ciuchy na zimową porę, więc jesteśmy gruboskórni. Czyli na to wygląda, że MTT system ma gruboskórnych pracowników. Nie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście, nie? Druga poduszka już jest zamontowana, a teraz Tomek puszcza przewody pod autem, tak? Przewody oczywiście pokryte w PESEL dla bezpieczeństwa przewodów i oczywiście dla jakości. Zawsze to ładniej wygląda. Wtedy mamy gwarancję, że się gdzieś tam nie poprzecierają. No tak, albo zawsze jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Nie, no jasne, właśnie. Wszystko właśnie chowamy w PESEL. Bardzo mi się podoba, że nie montujecie tu na jakieś wkręty, jakieś zaciski, tylko na te strapy, wiesz, bo to jest... Nie no, staramy się nic nie przykręcać właśnie. No właśnie, bo to jest jakieś dodatkowe otwory, dodatkowe jakiś tam punkt, gdzie to może rdzewieć później, nie? No ja zawsze jest jakiś patent, żeby przymocować linki do podwozia. Mhm. Tomek już tam nam trochę rozebrał z przodu naszej podłogi. Tutaj właśnie leży. Już puścił przewody pod spodem, już wyszedł z tymi przewodami w podwodze i teraz on się montuje kompresor. Co dalej robimy? Kolejny etap. Mamy już przewody w środku, linki, wnętrza. Okay. Kompresor już mamy zamontowany pod siedzeniem. Mm-hmm. To nie będzie nigdzie przeszkadzał ani zajmował miejsca. Super. Mamy przewody do akumulatora głównego i do guzika sterującego kompresorem. A tam jest ten cały panel tam sterujący, jest tak? Podwójny panel sterujący, który nam umożliwi ustawienie innego ciśnienia w poduszce. Super. Czyli będziemy mogli jedną stronę sobie obniżyć, zostawiając drugą. Tak, tak. Możemy właśnie tym sposobem możemy wypoziomować kamperka. Elegancko. Co, testujemy? Mhm. Nie, co? To co, Tomek, już nam końcówka została? Mhm. Jeszcze tylko dwa przewody do kompresora i... Dwa przewody. Składamy wszystkie plastiki do kupy. I będziemy testować. Wszystko zrobione, wszystko na miejscu, poduszki. Tak, zobaczymy, czy działają. Się nie poprzesuwa, jak napompujemy. Nie, śmieję się. Idziemy teraz do kabiny, uruchomimy kompresor, napompujemy poduchy, no i zobaczymy, jak to będzie się wszystko podnosić, prezentować. I opuszczać. Dokładnie. Idziemy. No i dobra, co my tutaj mamy?
dwa zegary, czyli cały panel sterujący z dwoma zaworami do spuszczania. Tak pompujemy do góry, czyli dwie poduszki idą od razu, na raz. I do ilu atmosfer? Tak mniej więcej do dwóch? Do jazdy to wszystko w zależności od wagi. Mhm. Trzeba to sobie przetestować najlepiej kilka razy. Mhm. Ale tak od co najmniej pod całym tym obciążeniem, które jest tutaj, od dwóch barów do trzech, żeby nie przesadzić też, żeby nie utwardzić za bardzo. Tak, żeby nie był taki jak traktor, kurde, właśnie, nie? Właśnie, no. No i słuchajcie, napompowaliśmy teraz powietrza, dwa bary, cały system. No ja już zauważyłem bardzo dużą różnicę, a mianowicie bez poduszek nasze auto, gdzieś błotnik sięgał dotąd. A teraz te parę centymetrów jest całe auto wyżej, co mnie niezmiernie cieszy. Dobra, i co potem robimy, żeby go... Tu mamy jeden zawór spuszczający od strony kierowcy. Mhm. Czyli teraz prawa strona idzie na dół. A jak chcemy lewą opuścić, to tutaj. No dobra, to napompujemy to i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. W praktyce, dokładnie. Co, po testach wszystko działa. Wszystko jest szczelne. Wszystko powietrze trzyma, więc można uderzać w trasę. No, na pewno uderzymy. Będziemy się teraz poziomować i w ogóle różne rzeczy będziemy robić. Opowiedz nam teraz, naszym widzom kochanym, gdzie cię można znaleźć. Można nas znaleźć pod tą stroną internetową lub pod telefonem na dole. Tak samo jak na Facebooku czy na Instagramie. Także MTT System UK. Także my teraz z Moniką będziemy jechali testować. Zobaczymy, jak na angielskich rondach się wszystko sprawdza, jak się zachowuje. No i pojedziemy gdzieś w trasę i też będziemy gdzieś na jakichś nowych miejscówkach, które znajdziemy. Będziemy na się pewno tam czujecie wzrost stabilizacji, właśnie tak jak na rondach. Czyli to jest taka główna korzyść, nie? Mhm. Stabilizuje wana, jest mniej taki... Minimalizuje przechyły przede wszystkim na rondach, czy na jakichś takich wiejskich drogach. O, to super, o, to gdzie dobrze. Jest dużo zakrętów, serpentyn. Elegancko. Będziemy na teraz... pewno bezpiecznie będzie się jeździć. Czyli driftować mogę teraz też. Na rondach. Nasz czapek wskoczy na nowy level. No dobra, fajnie, że wszystko działa. Dzięki wielkie, że przyjechałeś. No, miło było. No, nam też również. Do zobaczenia w trasie. I do zobaczenia w trasie, dokładnie. No i słuchajcie, poduchy zamontowane, także jedziemy teraz przetestować. Na razie jesteśmy na prostej. Póki co, jak Paweł, wrażenia? A póki co, no taki jest sztywniejszy. Tak. No i tak na dołkach bardzo nie skacze. Tak to no, po prostu tak skakał, że wszystko tam trochę tak z tyłu trzeszczało. Znaczy tak bujało, takie były... bujania, a teraz jest taki bardziej stabilny. Podejrzewam, że jak będzie tak do pełna jeszcze bardziej załadowany, to może być trochę bardziej płynny, ale na razie mi to odpowiada. Zobaczymy zaraz na rondach, których nam tutaj nie brakuje. Tak. W Anglii jest mnóstwo rond. Także zobaczymy, czy się kładzie na rondach, czy będzie sztywny. Takie ciśnienie podczas testu ustawione jest na dwa bary i jak widzicie, jak są jakieś dołki, to ono podskakuje do góry, czyli poduszki działają. Fajnie, podoba mi się też, że jest to tutaj właśnie tak na środku. Fajnie to wygląda, akurat w tym miejscu była tylko taka półeczka, której i tak nie używaliśmy. A tutaj jeszcze i tak mamy usuwaną półkę. Także świetnie się to spasowało. No i tak fajnie vintage'owo wygląda w naszym stylu. Osiołkowi też się podoba. No i dojeżdżamy do ronda. I będziemy driftować.
Paweł, kamera za tobą nie nadąża. Nie no, kurna, rewelacja, ej, słuchajcie, naprawdę. W szoku jestem. A zrobię z tej radości jeszcze jedno kółko. Nie no, naprawdę, słuchajcie, jestem pod wrażeniem. Wcześniej auto mi się bardzo pochylało na zewnętrzną stronę. No a teraz jest naprawdę. Podejrzewam, że muszę uważać, żeby za szybko nie wjeżdżać na ronda, bo będę się martwił, żeby mi z szuflad i z szafek wszystko nie powypadało. Muszę brać to teraz pod uwagę. Nie no, fajnie, zadowolony jestem. Tak jak Tomek mówi, że odczujemy właśnie lepszy komfort właśnie na zakrętach, na rondach i naprawdę to się sprawdza. Auto jest bardziej stabilne, mniej się pochyla. Super. No i jak na razie test z jazdy zaliczony na piątkę. Podoba mi się stabilność auta po zamontowaniu poduszek, szczególnie na rondach można driftować spokojnie. Tylko muszę uważać, żeby nic z półek i z szuflad nie wypadało. Ja też jestem zadowolona, bo jak kierowca jest zadowolony, no to pasażer też jest zadowolony. Tak, będziemy dalej testować wszystko. Będziemy wam dawać relacje. Na dzisiaj już będziemy kończyć. Dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało. No, kto nie subskrybuje, to zapraszamy do subskrypcji. Dokładnie, dziękujemy firmie MTT System za to pneumatyczne zawieszenie, o którym myśleliśmy. Także dzięki wielkie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka! Hej!